Eskola, Świt Staroźryby 2-1. Mieliście szansę zremisować, niestety prawie pod koniec meczu daliście sobie strzelić bramkę, gospodarze wygrywają. Trenerze, krótki komentarz. Nie za bardzo jest co komentować. Brak odpowiedzialności niektórych zawodników w końcówce spotkania, nie pierwszy raz. Fakt jest taki, że no niestety trzeba powiedzieć to jasno i wyraźnie. W drużynie mamy kilka pozycji, gdzie czwartoligowy poziom jest za wysoki dla niektórych zawodników. Oczywiście nie jest to czas i miejsce, żeby robić roszady, ale no, 8 zawodników odeszło w latem. Nie zdążyliśmy tak naprawdę zamienić ich na odpowiednich zawodników, którzy zastąpią jeden do jednego. No i tak to się niestety dzieje. Poza tym każdy mecz przegrany, morale idą w dół. Dzisiaj chcieliśmy tu wygrać, nawet remis też byśmy szanowali. Oczywiście, żeby po dwóch ostatnich porażkach się odbić. Niestety nie udało się. Czekają nam teraz ciężkie mecze. Przyjeżdża Mazowia, więc też wróci kilku zawodników, których dzisiaj nie było. Mam na myśli Rafała Trakula, czy Michała Sobczaka, czy Kuba Sierpińskiego, bo graliśmy dzisiaj bez 4 podstawowych zawodników. No ale to nie jest usprawiedliwienie. Na czwartoligowym poziomie musimy sobie radzić z drużyną, która zebrała 2 punkty do tej pory. Eskola zagrała dzisiaj bardzo w miarę solidnie, z zaangażowaniem, ale 2 bramki tak naprawdę strzeliśmy sobie sami i to jest najgorsze w tym wszystkim. Dziękuję.